Hejo, hejo, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Z góry przepraszam, ale jeszcze jestem przeziębiona, więc wyglądam też tak, jak wyglądam. Chcę do Was właśnie ze współpracą. Jest to nowy dla mnie sklep, całkiem nowe rzeczy. Będę mogła Wam pierwszy raz je pokazać i sama je móc przetestować. Nie są to rzeczy kosmetyczne, jest to odzież. No i jest to sklep, który się nazywa Twinkle Age. Oczywiście wszystkie linki, wszystko będziecie miały w opisie do każdej z rzeczy. Ja Wam te rzeczy pokażę, zrobimy sobie try on haul, a Wy będziecie mogły zdecydować, czy jest tutaj coś ciekawego, czy byście mogły sobie coś zamówić, czy też nie. Oczywiście czekajcie też na koniec filmiku, gdzie podam Wam kod zniżkowy ode mnie, od sklepu dla mnie, a ode mnie dla Was. Także sklep nazywa się Twinkle Age, jak powiedziałam. Dostałam propozycję wybrania sobie kilku rzeczy. Tak też uczyniłam. Jedna, o ile się nie mylę, przyszła mi nie taka, jaką zamówiłam, mianowicie chodzi o kolor. Wybierałam chyba inny, ale sprawdzę to na mailu. Macie też to już dodane w story na Instagramie, więc pierwsza jest to ta bluza. Ta bluza, która zaraz sprawdzę Wam w linku, ale już uno momento, to nie jest to, to nie jest to, to jest to. Tak, one size fluff ball coat. Tak się to nazywa. Na filmiku wygląda ona na nieco dłuższą. Nie, ta osoba jest albo niska, albo bardzo szczupła. Na mnie ona wygląda tak. Już Wam pokazuję. Ja mam oczywiście podkoszulkę. Na zdjęciu ona wygląda na troszeczkę dłuższą, minimalnie chociażby w pasie. Ma ona kieszenie, jest ona ciepłą, miśkową bluzą. Tak wygląda rękaw. Rękaw mógłby być dla mnie dłuższy. Ja uwielbiam długie rękawy. Tak wygląda z tyłu. Długość jest bezpieczna. Ważne, że zakrywa nam nerki. Cieplusińska, już Wam tutaj zapnę. Zamek jest bardzo fajnie wykonany. Fajna pod szyję, cieplutko. Nie trzeba nawet w sumie tego, jak to się nazywa? Szalika. Także to jest rzecz pierwsza i jak widzicie jest to z takiego miśka wykonane, bardzo, bardzo ciepła, naprawdę fajna, bardzo fajna bluza, nie wiem, będzie w praniu, no i ma kieszenie. Ja uwielbiam, jak coś, co noszę, ma kieszenie, czy to w spodniach, czy to w bluzie, czy to w kurtce, czy to w kombinezonie, także uwielbiam. Więc to jest rzecz pierwsza, jaką Wam chciałam pokazać, ale aż mi się nie chce z niej wychodzić, Wam powiem szczerze. No i w sumie jeszcze nie muszę wychodzić, bo rzecz kolejna to spodnie. I te spodnie Wam teraz zademonstruję w sumie razem z tą bluzą. Myślałam, że ona się zapina do końca i też byłoby to fajne. Miałaby wtedy taką fajną stójkę. Ale wiecie, jak używamy podkłady, lepiej jest tutaj zachować taką bezpieczną granicę. Rzecz kolejna to spodnie. Także ja teraz po prostu je sobie przyodzieję i za chwilę Wam się pokazuję. Dobrze, kochani, ja do Was wracam. Pokażę Wam teraz, jakie zamówiłam spodnie. No i niestety u mnie problem ze spodniami był, jest i zawsze chyba już będzie. Wyglądają pewnie z Waszego punktu widzenia na dobre. Mają tutaj dziurę, tak miało być. W sumie można ją jeszcze rozszerzyć. Ale co się dzieje? To się dzieje, słuchajcie. Wszystko super, tylko to są spodnie z wysokim stanem, czego ja nie lubię, nie znoszę. Ogólnie wyglądają naprawdę fajnie, naprawdę ładnie. Nie cierpię wysokiego stanu, nienawidzę po prostu. No ale myślę, że z braku laku będę je chyba zakładać. Tylko że jak ja je tak podciągam, to długość ich jest taka, nie wiem czy to widać. Taka dla mnie na przykład za krótka. Ja już muszę mieć tutaj dłuższe, więc to jest ten taki problem. Ale ogólnie naprawdę są wykonane super, są elastyczne. No widzicie, przez to, że one są z wysokim stanem, tu mam luz. Czyli jak ja je zakładałam, miałam wrażenie, że są na mnie za duże. A jak je podciągnęłam do góry, to wszystko się fajnie wyrównało, wyprostowało. Natomiast nie lubię tu wysokiego stanu. Ja lubię mieć biodrówki o połowę, powinny być niżej. Także to jest jedyny mankament, ale to jest mój problem. Jeżeli nosicie spodnie z wysokimi stanami, to one są naprawdę super. Bardzo fajny jeans, fajnie wykonane. Nie wiem, czy nie będą tylko obłazić, ale ogólnie mega wygodne, streczowe, czarne, fajne do wielu stylizacji. Naprawdę super. Polecam Wam serdecznie. To wycięcie myślę, że jest po prostu, wiecie co, nacięte normalnie nożykiem i to wszystko. Teraz może przejdźmy do kolejnej rzeczy i to może niech będzie, może przejdźmy teraz do tej rzeczy i to będzie kombinezon. Zaraz poczekajcie, ja Wam go pokażę jeszcze.
O, wygląda on następująco. Boję się, że będzie na mnie za duży. Nie, takie mam jakieś wrażenie, że będzie za duży, za luźny i w ogóle. Ale sprawdźmy. Sprawdźmy, zobaczmy. Jak się okaże, że za duży, to na pewno coś tam z nim spożytkuję. Także dajcie mi chwilę, ja się przebieram i zaraz wam się pokażę. No dobrze, kochani, nie bardzo wiem, co powiedzieć, gdyż jestem przekonana, że to coś w ogóle na mnie nie leży jak powinno. Jest zdecydowanie na mnie za duże, tu wszystko mi leci. Także jak widzicie, ogólnie wykonanie naprawdę super, ale ja powinna mieć, o, chyba rozmiar mniejsze, jak nie chyba o dwa. Rękawy są zdecydowanie za luźne, tu wszystko jest luźne, tu wszystko mi odstaje o przynajmniej tyle. Tutaj tak samo, to powinno być. O piąte to powinno być u mnie takie, a niestety nie jest. Także nie ten rozmiar, najzwyczajniej na świecie, ogólnie wykonanie fajnie. Widzicie? Jak w worku. U mnie to wygląda, jakbym była w worku, bo jest za duże. Jeżeli chodzi o długość, to jest spoko, ale jest za duże. Wszędzie mi z każdej strony odstaje. Tak jak mówię, gdyby to było tak, byłoby dużo lepiej. No, powiedzcie sami. Także bardzo ładny dekolt. Jeżeli macie fajne biusty, możecie fajnie wyeksponować to. I czemu nie? Na pewno bym ja to uczyniła. Zaraz wam sprawdzę. Poczekajcie. Tak, tutaj jest dziewczyna. No, wygląda u niej to fantastycznie. Nogawki powinny być proste. U mnie są one zdecydowanie szerokie, więc mija się to w ogóle z tym zdjęciem tutaj. Na zdjęciu bez modelki faktycznie wygląda to tak jak w rzeczywistości. Natomiast no, na tej modelce to tak jakby to był już całkowicie, słuchajcie, inny produkt. No, zbyt dużo Photoshopa nanieśli. Ale w każdym razie polecam Wam serdecznie, jeżeli szukacie czegoś na jakąś fajną okoliczność, chcecie wyglądać kobieco, sexy, to ja Wam to polecam, bo jest naprawdę to bardzo ładnie wykonane. Zobaczcie zresztą same. Pokażę Wam z bliska te cekiny, to wszystko, no ale u mnie to wisi. Więc jeżeli któraś z Was jest w rozmiarze L, a miałaby ochotę ode mnie to odkupić, to piszcie proszę śmiało, prywatnie. Cena tego kombinezonu to 22,76, także linki oczywiście Wam wstawię w opisie, więc jakby ktoś chciał odkupić, to ja serdecznie zachęcam i zapraszam, bo naprawdę fajna rzecz, bardzo ładny kombinezon. Także to rzecz kolejna. Dla mnie jedna z nieudanych, czyli nieudany zakup. Teraz przejdę do sukienki jeansowej i za chwilę wracam. I jeżeli, słuchajcie, chodzi o produkt następny, jest oto sukienka taka z paskiem. Ja nie wiem, w którym miejscu będę sobie ten pasek przekasowywać, jak to się tam mówi. Przekasać? Wiecie, o co chodzi. On powinien być tu, ale ja nie lubię tak pod biustem, jest tu spiętego, więc ja wolę sobie tutaj bezpiecznie go jakoś tam ulokować. Jeszcze nie wiem, może i faktycznie trochę wyżej. Nie wiem, zobaczę, może faktycznie wcale bez tego. Jeżeli chodzi tutaj o te sprawy, to raczej jest bezpiecznie, raczej mi tutaj nic nie wypadnie. Długość taka. Taka jest długość tej sukienki. Uważam, że jest bezpieczna. Jest fajny, elastyczny jeans. Na bank założę ją latem, wiosną. Jest mega fajna, elastyczna. Mam nadzieję, że wygodna będzie. Także tak ona wygląda. Jeszcze tu sprawdzę, bo ja nie wiem, co to tutaj. Aha, tutaj, że się chyba zapina. Czekajcie. To powinno zapiąć się tu. Tam chyba z tyłu też się coś powinno zapiąć. Czekajcie, spróbuję sobie to jakoś to jedną ręką poradzić. Mogłam to zrobić wcześniej, co prawda. I teraz tu w ogóle nie wiem, do czego jest ten zaczep, bo innego chyba nie ma. Ale za to z tyłu jeszcze tu jest zapięcie. Czekajcie, już się zapinam. O, i tak powinno to wyglądać. Tutaj możemy sobie oczywiście regulować, jak chcemy. Jak chcemy, żeby było bardziej sexy, to możemy. Nic nie wylata. Ale ja wolę tak, bezpiecznie. Naprawdę bezpiecznie. Tu myślę, że nic nie wyskoczy, nie wyleci. Naprawdę fajna rzecz. Bardzo fajna sukienka, bardzo się z niej cieszę. Tak jak mówię, te tutaj pasek powinien iść tu. O, i powinien być tak pod biustem, co też daje nam bezpieczeństwo. I fajnie nas tutaj, wiecie, tak wyprofilowywuje. Natomiast czy to u mnie ma sens? Nie wiem. Ja nie mam takiego fajnego wcięcia w talii i tak dalej. Raczej jestem takiej prostej postury, więc wydaje mi się, że może niekoniecznie ten pasek. Nie wiem. Nie chcę, żeby mnie tak tu u góry wyszczuplało, bo jednak ja mam szersze biodra, wolę, żeby to było wszystko luźniejsze. Ale polecam Wam serdecznie, jeżeli chodzi o tą sukienkę.
No, u mnie wygląda ona nieco inaczej, faktycznie. Tu w ogóle jakby wygląda, jakby było więcej tego zaczepu i dziewczyna ma rozpięty zamek, żeby was nie skłamać. Tyle. Tak to wygląda u dziewczyny. To oczywiście na zdjęciu pięknie sobie tak stoi, jakby miało sobie tak stać. Tu jest bezpiecznie, ale ja nie rozumiem tej sprawy tu. Nie wiem, tak musiałabym mieć. Tak musiałabym to mieć, żeby było tak, jak jest tutaj na filmiku. I chyba nawet właśnie o to chodziło, że to zapięcie ma powodować, że tu jest bezpiecznie, ale widać biust. Tak wygląda to na zdjęciu. Tak teraz wam to odwzorowywuję. Przepraszam. Także tak wygląda ta sukienka. Dajcie znać, co myślicie. Ja uważam, że jest fantastyczna. Można sobie tutaj fajnie, no, rozświetlić okolice dekoltu i naprawdę fantastycznie. Mega się z niej cieszę. I rzecz ostatnia, to jest w takim kolorze szalonym, torebka. Torebka, którą możemy nosić jako nerkę, jako normalną torebeczkę tutaj na ramię. Zaraz wam to zademonstruję. Do tej sukienki, słuchajcie, na lato idealnie. Ja chciałam złotą, ale złotej nie dostałam. Tak ona wygląda i następne jej przeznaczenie. Oczywiście też możemy sobie nosić ją jak kopertóweczkę, taką na balety czy tam gdzieś. No i jeszcze jej kolejne zastosowanie to jest właśnie pasek, którym przeplatamy sobie tu. Tylko według mnie to ona jest za duża. Zdecydowanie jest za duża dla mnie jak na taką nerkę. Czekajcie, włos. Także jeżeli chodzi o nerkę, to może niekoniecznie. Pasek można sobie wykorzystać dwojako, bo możemy sobie tutaj też przeplatać w naszej sukience, dołożyć torebkę i to będzie jako taki fajny kontrast ze sobą. Będzie jedno z drugim fajnie się zgrywać, więc to już jest kwestia indywidualna, ale ogólnie torebka fajna. Naprawdę fajna, na lato super. Aczkolwiek tak jak mówię, ja wybrałam sobie złotą, dotarła do mnie różowa. No nic nie poradzę. Okej, to by były wszystkie moje zamówione rzeczy. Dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało, co przykuło Waszą uwagę, a co nie. Za chwilkę jeszcze się odezwę na sekundę właśnie na Instastory i też tam opowiem troszeczkę o tych rzeczach. Sklepowi Twinkle Age serdecznie dziękuję za taką możliwość przetestowania dla Was tych rzeczy, spróbowania, przymierzenia. No i co? I tak jak mówię, przypominam o kodzie, który już Wam dałam na Instastory, na hasło ACC, drukowane literki. Oczywiście ACC, dostajecie ode mnie 10% zniżki. Na asortyment w sklepie Twinkle Age. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was gorąco. Piszcie w komentarzach, co przykuło Waszą największą uwagę. Bajo!